dzisiaj faktycznie jest Dzień Ojca i dla mnie osobiście ten dzień nigdy nie miał żadnego znaczenia, dlatego że na tej ziemi nie miałam ojca fizycznie, biologicznie. Moja mama w 100% zaspokoiła każdą moją potrzebę fizyczną, psychiczną i nigdy nie odczuwałam żadnych braków miłości czy akceptacji. Ale dopiero po latach tak naprawdę widzę, że chyba miałam jednak z tym problem. Zawsze wolałam przebywać w męskim towarzystwie, zawsze szukałam jakiejś aprobaty u chłopaków, zawsze między właśnie chłopakami czułam się dobrze. Też marzyłam o tej wielkiej miłości, o wymarzonym mężu, księciu na białym koniu. I faktycznie w wieku 17 lat zakochałam się i teraz mam tutaj męża już od 3 lat. Ale przez to, że właśnie, być może przez to, że właśnie tego ojca biologicznego nie miałam, nigdy nie umiałam patrzeć na Boga jako na ojca. Zawsze wydawał mi się on taki odległy, taki surowy, taki obcy, taki, że jest gdzieś daleko i właściwie nie jest dostępny dla mnie. Jak rok temu, tutaj mój przyjaciel głosił mi Ewangelię, głosił mi, że jest dobry ojciec, który mnie ukochał, który ukochał nas wszystkich, który wydał swojego syna po to, żebyśmy my mieli życie wieczne, po to, żebyśmy my czuli się kochani i akceptowani, to naprawdę było to dla mnie ciężkie, tak jak pewnie dla wielu z was tutaj teraz. To, co mówimy, jest dla was może głupie, bo prawda jest taka, że w Kościele, przynajmniej ja tego nie usłyszałam, że mogę być naprawdę zaakceptowana, że mogę być naprawdę ukochana, że mogę doświadczyć tej miłości od samego Boga, że od Niego mogę czerpać te życie, że od Niego mogę czerpać miłość. Powiem wam, że to jest naprawdę życie. To jest naprawdę coś, czego nie dostaniesz od żadnego człowieka. Mimo tego, że bardzo kocham mojego męża i czuję od niego tą miłość, to bardziej czuję się jednak kochana przez Boga, bo wiem, co On dla mnie zrobił. Wiem, że On każdego z nas ukochał, dlatego my tutaj jesteśmy po to, żeby wam powiedzieć, że wy nie musicie szukać akceptacji wśród ludzi. Nie musicie szukać akceptacji, mając kupę kasy na koncie. Nie musicie szukać akceptacji w majątnościach, w rzeczach materialnych, bo to wam szczęścia nie da. To tylko daje szczęście na chwilę. Prawdziwe szczęście daje właśnie bycie kochanym. Prawdziwa miłość. A ona istnieje. Ona istnieje w Bogu. Jezus Chrystus jest życiem. Jeżeli dzisiaj się z Nim pojednasz w szczerym sercu, powiesz Mu, że chcesz być Jego córką, chcesz być Jego synem, to On Ci da tą akceptację i da Ci tą miłość. Po prostu wyznaj to szczerym sercem.